Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na Speedrunie 4.0, gdzie gram, komentuję ruchy. 2422 to już jest wysoki ranking. Partie na pewno będą bardzo wartościowe, mam nadzieję, na wysokim poziomie. Mamy C5, czyli gambit wołżański prawdopodobnie po B5, tak jest. No właśnie. I teraz jak się zachować? Można różnie. Ja zwykle gram skoczek na F3, czekam na to bicie, potem skoczkiem wychodzę E4. A jeżeli nie, no to hetman C2 z planem właśnie E4. Żeby tutaj trzymać tego pionka i właśnie tak zagrywam. Jeżeli przeciwnik zrobi roszadę lub D6, to teraz bicie na B5 jest bardzo dobre i już jestem świadomy, że ta pozycja jest już lepsza o wiele białymi. No ale to nie znaczy, że to jest już wygrana, ale o wiele lepsza. Kiedyś mi powiedział to jeden z trenerów już świętej pamięci, nieżyjący, Zbigniew Szymczak, i tak to się trzyma. Tutaj jest A6, ok, koniec A6, no trzeba to szybko wybić, tu chyba nie ma innego wyjścia, poczekajcie, chociaż ruch A4 jest ciekawy, żeby to przytrzymać, tak, A4 bicie tutaj, potem tu, dobra, ruch A4. Ruch A4, bicie, tu nic nie daje, tu się trzyma, rusz D6, ruszadę trzeba zrobić. Ok, skoczek wyszedł sobie na A6, tu możemy potem przejść, koniec G5, aktywnie sobie zagrajmy. Jeszcze jest bardzo ciekawy ruch tutaj wieżą. Ok, goniec H4, H6, goniec H4, nic się nie dzieje, G5, goniec G3. Aktualnie jest pionek więcej, dobrze byłoby go utrzymać. Moim planem na pewno jest zagranie ruchu B3, ewentualnie przerzutu skoczka tu, choć to nie jest jeszcze takie proste do końca. Myślę, że teraz trzeba zagrać aktywnie. Może wieża A3. Wieża A3 się wydaje sensowne. Zawsze wieża się może przydać tutaj. No właśnie, a przeciwnik próbuje mi tu wymienić skoczka dosyć szybko. Hetman, skoczek bije tutaj, to by się zgadzało. Hetman E2 na pewno jest dobrym ruchem, według mojej oceny oczywiście, bo po skoczek B4 już mam odejście hetmana, a mogę sobie zaplanować na przykład E5, chociaż to nie jest też takie proste. Dlaczego on tak szybko gra w ogóle? No, wybijam to pionkiem. Ok, skoczek wleciał, no oczywiście po wymianie, ja mam bicie, tu ten skoczek ma problem wtedy. Będzie mi atakował tego pionka. Wieża A1 nie. Dlatego, że jak on mi wybije, to będę musiał wybić wieżą. Tego nie chcę za bardzo. Może wieża D1? To szlufcik by mi się bardzo przydał. Wieża D1. Ustawię wieżę D1, żeby spróbować zagrać E5. Tak zrobimy. Hetman B6 nie może, bo strzelam tutaj. No G5 oczywiście, tak. I wtedy tak, jak G4 to zawsze skoczek H4 tędy przejdę. Wydaje się sensowne. Jeżeli przeciwnik zagrałby wieżą, no to myślę, że mam też fajną opcję wieża A7, żeby tego pionka męczyć. No, hetman C7 to jest w sumie dobry chyba ruch. Tak zagrać, żeby tutaj zagrać E5. Jakby tutaj to rozwiązać? Skoczka tu przerzucić nie mogę, bo dostanę taki strzał, ale chociaż tutaj skoczek D4. Chyba nie. Taki ruch zablokuje gońca. Ale stracę pionka. Tego chyba nie chcemy. Może tak w ogóle. Że on przerzuci wieżę tu, tu potem, może to jest wszystko takie dosyć ryzykowne. No dobra, chwilkę się zastanówmy, może hetman C4 w ogóle z opcją wieża C1, próba tego, nie, to takie prymitywne dosyć. Pomyślmy, panie gambit wołżański. Koniec G3, no H3 by mi się chciało zagrać bardzo. Tylko to możliwe, że to jest za miękkie. Dobra, gram te H3. No lufcik jakoś tak czuję, że jest potrzebny.
Bo też będę miał opcję na przykład wieża A1 mimo wszystko. No czuję, że ten lufcik jest potrzebny. Doktor Mike. Grze B8. No właśnie, tutaj będziesz mi atakował pionka. G4 chodzi mi po głowie, tylko nie wiem, czy to coś daje. E5 cały czas niby fajne, ale z drugiej strony może tak wieżą zagrać? E5. A może E5 bicie i tu wieża wejdzie? On pewnie czeka tylko na takie, na taką akcję. Dobra, goniec G3 z prostym planem E5. No nie widzę nic innego sensownego. Bo zawsze jak on zagra hetmanem, mam jedno wybicie i to tempo, żeby zagrać tu, ewentualnie końcem? No chyba tak, żeby zagrać tam i tam wybić. No tak, lufcik się przydał bardzo. Tak, wydaje mi się, że to ma sens. Dokładnie. On zagrał w ten sposób. Aha, jak zagram to, tak to on mi strzeli tu. Ale zaraz, on nie może mi zbić tu, bo ja wybijam i zyskuję wieżę. Gram E5 od razu. A jak on wybije, to ja wybijam tu. Nie muszę bić wieży. Jeżeli on skoczek weźmie mi na D5, to zbijam tam. Odbicie, no bicie tu i tutaj jesteśmy w domu według mnie. Jesteśmy w domu. Chyba tak, chyba jest bardzo dobrze. Tak przeczuwam. Dosyć prostymi ruchami wydaje mi się, że przeciwnika jesteśmy w stanie tutaj pooszukiwać. Zbił jednak tutaj. Dobra, jeszcze się chwilę zastanowię. Tak, bo tutaj. Okej, bijemy. No muszę tutaj zbić. Po wybiciu on może mi wtrącić taki ruch, ale wtedy ja mam też wtrącenie tu. Dobra, to się wszystko zgadza. Bijemy. Bo jeżeli on wieża E8, ja mogę zbić na A8, on musi odbić albo wieżą, wtedy hetman nie jest atakowany, a jak bije hetman, to hetman C4. Dokładnie. Jeszcze tak tylko patrzę, czy to się będzie zgadzać. Może od razu hetman C4, bo w sumie też atakuje skoczka. Tylko, że on może mi wybić tu, nie, bo tam wybijam, a jak on mi wybije, złączę pionki. Dobra, hetman C4 od razu. Aha, skoczek B6 jest jeszcze. No ale zawsze mogę wybić tą wieżę w razie czego. A potem odbić pionka tu, tego mogę stracić, zostanę z tym. Powinno być ok. No poza tym, po skoczek B6 ja też mogę wrócić, chociaż nie wiem, czy chcę. No właśnie, skoczek B6 jest. Bo cały czas ta wieża, no tu wieżę jak wymienimy. Idziemy na uproszczenia, dobra. Aha, chwila, bo jak ja zbiję wieżę, to mi zbije hetmana, ja tu z szachem, on odejdzie i co? Bijemy tu. Odbijemy pionkę. On na B2 może wziąć, raczej weźmie. No, zostanę z pionkiem więcej. To dużo. I goniec C7. Potem tu, potem tam. No, trzeba dokładnie policzyć, czy to wygrywa. No tutaj wymienić trzeba. Mam jeszcze takie fajne odejście z atakiem. Pion więcej to dużo. Czy ja tu czegoś nie widzę, co mógłbym dostrzec? No tak, on musi odbić. No skoczkiem nie odbije, no bez jaj. No. Mam chyba C6, ale bicie. Że C8, obił wieżą. Teraz tak, goniec na C7 wydaje się sensowne. Chociaż gońcem może tu wymienić te gońce, też będzie
Ciekawie, skoczek wejdzie tu, tam są jakieś fajne opcje. Tu wieża. Tutaj. Na C7. Dobra. Gramy tak. Gramy tak, bo teraz tak, on tak nie może, bo bije tu i bije tu. Wymiana spowoduje to, że zbije skoczek. Skoczek wejdzie do gry, lufcik jest. Wieża aktywna. Skoczek wchodzi tutaj. No tak, trzeba chyba zachować spokój i spróbować z tym pionkiem tutaj dotrzeć do pola przemiany, no ale. Dobra, mam też taki ruch. Chyba nikomu nie szkodzi to posunięcie. Spróbuję jeszcze zachować hetmany, żeby pozycję trochę skomplikować mimo wszystko. Chociaż hetman. Nie, tutaj nie, bo by wybił i widełki by miał. Dobrze poszło. Bo po wybiciu jeszcze będę miał fajną opcję wieża D7. Czy skoczek zagra na B6? Wybicie. Dobra. No i skoczek C6 to co chyba planowałem. Zamknąć hetmana, a tu są opcje widełkowe jakieś. Wieża nie wiem gdzie ma zagrać. No i dobra, będziemy centralizować hetmana prawdopodobnie. Ewentualnie mam takie fajne odejścia, żeby tam króla zaatakować. Tu chyba pionek z tym skoczkiem to jest dobre połączenie. Wzajemnie się tak trochę chronią, można by powiedzieć. Zagrał hetman, na F4 nie mogę. Tak, jakąś opcję mam. Mam taką opcję, mogę tak odejść sobie dosyć szybko. Próbuję tak dosyć praktycznie pograć. Żeby na razie zaatakować i poszukać jakiejś opcji jeszcze w międzyczasie. Może hetman po prostu D4. Tak, scentralizować, ale wieża A4, jakaś wymiana. Na pewno czarnym gra się trudniej. Co nie oznacza, że jest już łatwo białymi to wygrać. Dobra, centralizujemy hetmana, żeby wejść na F6. Tutaj hetman czarny nie ma opcji żadnej. Wieża stoi dobrze, skoczka ograniczam. No właśnie, w takich pozycjach może po prostu trzeba poczekać chwilę i poszukać jakiegoś dobrego ruchu. Chcę zagrać tak. Tam chcę tak. A może zagrać tak w ogóle i tu, tylko że muszę G6 zagrać najpierw. G3 znaczy się. Dobra, zagram G3, zrobię sobie lufcik z tej strony. H4 jeszcze. Tu będzie chciał mnie wybić. Tak, H4, on H5 prawdopodobnie. Tak to się uformuje, bo tak będę chciał zagrać. Dokładnie tak. Skoczek D8. Może tu teraz. I tak. Próbujemy. Z tamtej strony. No to jest już poważna groźba. Wieża A7. Hetman stoi dobrze i właśnie szukam teraz takiej dobrej opcji dla swojej figury. Kolejnej swojej figury, żeby ona aktywnie pograła. O, już ma mniejszy czas. Więc zapewne tam jakaś mała panika się pojawi po stronie przeciwnika. Skoczek nie gra. No i tu jest potężna groźba. D6. A tak? Tu mi zagrasz, co? Będziesz chciał mnie gonić. Może tak? Zagramy tak. Jeżeli on wróci, to może tak nawet. Albo tak.
Nie, no hetman G5 sobie zagrajmy. To taki ruch, myślę, że tutaj, który wszystko póki co trzyma. O F6 raczej nie, bo odsłoni bardziej króla. Tego też chcemy, zawsze mam jakieś takie opcje, o właśnie. A skoczek C8 zagrał, to też sprytne. Myślę, że tak. Tam wieża może namieszać. Jeżeli on tutaj, mam wieża B8. No szacha się nie boję. Król H2 na przykład, albo król G2. Aha, tutaj zagrał, to w sumie to sprytne. To sprytne jest. Skoczek się uaktywnia bardzo. Tak. Hetman B6 niestety jest taki ruch nieciekawy. Dobra, gramy tak. Jeżeli on wejdzie mi skoczkiem, to ja wlatuję tam. Ha, hetman B7. Aha, hetman. Zaraz, hetman B7. Hetman B7, wieża A7. I jeżeli bije mi tutaj, to ja biję tam. Król tu. I hetman tu. Z groźbą mata. Szach, to zawsze odchodzę tu, on mi wchodzi, daje mata. Mu pierwszy mi bije skoczka, tutaj daje mata. Dobra, widzę to. Hetman B7, bierze F8, ale on może zagrać królem. Po tym ruchu bym wrócił. Ok. Mam szacha. No właśnie, mam szacha. Przecież ja już tutaj wiążę się z wieżą. I ta zasłona jest na pewno dla mnie dobra, tylko jeszcze nie mogę jej wykorzystać. Jeszcze nie mogę jej dobrze wykorzystać. Nie wiem jeszcze, jak ją wykorzystać. Może taki ruch w ogóle? Co hetman zrobi? Tak, teraz zagrajmy. To związanie jest wieczne, można powiedzieć. No hetman C8. Tak nawet zagrałeś. Cichy ruch trzeba zagrać, słuchajcie, na cukcwang. Cukcwang w postaci król H2. Tu bronię. Niech będzie tak. Zresztą mam mało sekund. A, tu już minuta jest na zegarze z mojej strony i z jego. O, to się tutaj na pułapeczkę nadział taktyczną. Skoczek wchodzi na D5. Ok, mamy to. Mamy to. Spróbujemy sobie zagrać nową partię, ewentualnie rewanż mu wyślę. 2430, spory ranking już. Powoli do przodu. Szukamy przeciwnika. No zwykle ciężko już na tym poziomie znaleźć przeciwnika, więc może spróbuję przeanalizować partię. Jak to mniej więcej wyglądało? Widać, tak? Wszystko widać. Dobra. Koniec G7, E4. I co? On B4 powinien zagrać. Roszada jest błędem z uwagi właśnie na to bicie proste i przewaga jest duża. 1,60 już się pojawia nawet, jak widać. Tu się nic nie dzieje. Skoczek dobrze. Bicie. Goniec bije. Przewaga 1,5. Goniec zagrał. Roszada A4 też jest opcja. Dobra. Bicie. Skoczek bije. No tak. I tu jest po prostu pionek więcej. Tu się nic nie dzieje.
Skoczek, nie, pionek zagrał, tutaj roszada, skoczek A6, goniec G5. To nie jest niedokładne posunięcie. Oczywiście tutaj można się czepiać jakichś niuansów. To jest normalny ruch rozwojowy, to nie jest jakieś tam jakaś brednia. No goniec D2 wiadomo, że tu pilnuje. No może i tak, goniec Z2, goniec C3 może wydaje się sensowniejszy. Okej, ale to taki ruch mi zapadł w pamięć, też normalny. Tak, goniec, goniec, tak, pokazuje, żeby wrócić. Skoczek E8, ok, tutaj wieża A3, skoczek C7, hetman E2, bicie. No właśnie, zobaczcie, to bicie już jest błędem i to grubym, a bije na B. Skoczek B4. Ojejku, wiecie co, ale jestem kalarepa. Dlaczego nie wziąłem wieży i nie wziąłem tutaj, to tego nie wiem. On by odszedł i tak. No wprawdzie ma jeszcze taką opcję, co nie? No a wieża D1. I pionek po prostu jest szybki. Aj! Prosta taktyka, nie dostrzegłem. Ależ prosta taktyka, no nie dostrzegłem. Faktycznie, wieża D1. Za bardzo się zapatrzyłem na plan E5. W ogóle nie dostrzegłem tego bicia. Aj, aj, aj. Dopiero później się to w głowie pojawiało. H3, ok. Tutaj wieża B8. I tak? E5 jest dobre? Dlaczegoż to? Co po tym? To się bierze tylko pod uwagę, tak? No dobra, a F6, bo takie ruchy bym brał pod uwagę. F6. Skoczek H4. Człowiek uczy się całe życie. Na słabości, na słabości. Tutaj białych pozycja mogłaby być bardzo obiecująca i fantastyczna zresztą. Tutaj goniec G7 nie ma nic do powiedzenia. Nie miałby. No tak, te szybkie ruchy E5 raczej działają szybciej. I szybko działa, jak się szybciej zagra. Skoczek zbił, to jest błąd. Bicie tu, też błąd. Trzeba było bić. Jak to jest różnica, tak? Tak, tak i tak. Nie widzę żadnej tu różnicy. Zbiłem tu. A, bo wieża mogła zbić tak i to coś... Ojejku, widełki! Które jeszcze na szczęście nic nie dają, ale tego bym, tego nie widziałem. Tutaj? Ale na szczęście po wybiciu tam jest opcja, a jeżeli tu, to D7. No, tego nie widziałem, ale bym uratował fartem jakimś. Ojej, jakiej prostej taktyki po prostu nie dostrzegałem. Tu znowu wieża E8. Mam C4. Skoczek. No, przeciwnik pomógł trochę. Jednak wieża A8, trzeba było zbić wieżę na A8. Chodzi o to, żeby właśnie tylko tą wieżę wymienić. Tak, poszło źle, tak, tak. I goniec E5, o, z tego ruchu jestem dumny, komputer też to lubi. Hetman B4 się zgadza, bicie, bicie. Skoczek wleciał, skoczek G4. Aj, tutaj wlecieć trzeba było. I męczyć przez F6 na tych związaniach, na tej diagonali. Skoczek C6 wydawało się sensowne też, no ale jest przewaga cały czas, więc nie jest źle. Hetman D2, tutaj kilka takich pewnie precyzyjniejszych ruchów. G3, ok, wieża tutaj, H4, H5 to standardowo i wieża wlatuje. Skoczek D8 lepsze. Aha, bo jak bicie tu, to on tu i ja tu na przykład, ale tak. No to trzeba znaleźć jakąś po prostu koncepcję. Hetman F6. No dobra, ale tu już szukanie jakiegoś tam super ładnego motywu zapewne. No proste szachy, tak? Hetman tutaj. To błąd, co jest lepszego? Hetman C3. Możliwe, że hetman C3. Tak, tak. Wieża tu. Remis? Jak to? Tu, tu i tu? Taka opcja. Faktycznie. Faktycznie robi się nieciekawe. Na taką kontrę trzeba uważać bardzo mocno, jak widać. Mam C5. No, masa błędów. Z mojej strony również. Wypuszczających wygraną. Tak, tak. Hetman C5 jeszcze u niego dawało radę. Też w ogóle obydwaj graliśmy słabo.
No ale szczęście po mojej stronie tym razem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.